Słuchajcie, ogólnie nagraliśmy sobie, że ja tutaj idę tak super ekstra, sexy modowo po ulicy. Ale mieliśmy jedną wątpliwość, czy ja mogę iść ze śmieciarką w tle? Z tą śmieciarką. Zaraz wsiadam tam i odjeżdżam. Kumasz? Tak, i wezmę tego Hermesa, wrzucam do kosza i jadę. Dzień dobry. Jezu, przyszłam po coś cieplutkiego. Bo ten mróz dał mi w kość. No, dziewczyny już tu wszystko dla mnie przygotowały, także mogę mierzyć moje cieplutkie futereczka. Zacznę od tego krótkiego. To jest futerko Gregoria. Słuchajcie, ja mam właśnie taką dłuższą wersję futerka czarnego w domu i je uwielbiam, ale to czarne, super. No i jak ktoś lubi w ogóle takie ubranko w stylu futerka, a wiadomo, że naturalnych futer nie nosimy, to jest naprawdę piękny wygląd, wspaniała jakość i ciepełko. Ale, słuchajcie, samo futerko to było za mało, bo jestem strasznym zmarzluchem, więc dziewczyny jeszcze przygotowały mi ich nowy szaliczek, zrobiony z tej samej milutkiej, cieplutkiej tkaniny. I on jest super, bo go sobie nakładamy tu. Ale mi ciepło! W tym modelu występuje ta kurtka jeszcze w jednym kolorze, w takim właśnie jasnym beżu. Ale ładnie. Nie no, super. Idę jeszcze na zewnątrz zobaczyć się w świetle dziennym. Dobra, teraz zmierzę coś jasnego, czyli futerko Florence. Słuchajcie, ja ogólnie zimą kocham jasne kolory. Kocham jasne beże, kocham biel. Akurat wyjątkowo ten sezon będę miała raczej w czarnych kolorach, co jest dla mnie dużym wyzwaniem, bo tak naprawdę nie mam za bardzo ciemnych ubrań, więc tutaj na pewno skorzystam. Natomiast chciałam Wam pokazać ten śliczny beż. A futerko Florence, które jest dłuższe, jest w ogóle w czterech kolorach. Nie no, ten szaliczek. I teraz jeszcze czad, totalny czad i nowość, to są te rękawiczki. Jak byłyśmy dziećmi, to żebyśmy nie gubiły rękawiczek, to zawsze były one wsadzone do środka, prawda? Na sznurku zawsze daje się dzieciom rękawiczki. O, i teraz sobie zakładamy to futerko. Ono jest takie właśnie jasno-beżowe, jak to. Jest tak, jasny beż. Nie mam drugiego palca! Jasny beż, czarne, brązowe i szare. O, to Wam chciałam powiedzieć. Słuchajcie, oczywiście Bizu słynie już z tych swoich cieplutkich futerek i pięknych okryć zewnętrznych, ale muszę Wam też powiedzieć o tym, że właśnie tutaj pojawiła się nowa kolekcja Apres Midiwinter, która łączy ze sobą propozycje takie bardziej eleganckie, pod kątem już tutaj świąt, sylwestra i tego w ogóle karnawałowego okresu, ale również mam wrażenie, że jest tam taka nutka szaleństwa, takiej trochę mody zimowo-górskiej. Zaraz Wam zresztą pokażę. Zacznijmy od czarnego, klasycznego garnituru. Fajne spodnie z wysokim stanem, szeroka taka równa nogawka, więc w ogóle taki efekt wydłużenia nogi, wysmuklenia sylwetki, to mi się na maksa podoba. No i fajna teraz taka właśnie oversize'owa, nietaliowana marynara. No i czas na modowe szaleństwo. Bizu słynie z printów. I te wszystkie printy oni sami wymyślają i na tkaninach są te printy robione specjalnie dla nich, więc są absolutnie unikatowe. No dla mnie bombowe włączenie kolorów. Beż z czernią, pierwsza klasa. Do tego fajna, krótka marynareczka. Mega ciekawe spodnie, jeśli chodzi o krój. Z kieszeniami z tyłu. No? Jeśli macie ochotę pomierzyć ich nowości, to możecie wpaść tutaj na Koszykową 24 do ich butiku. Ale jeżeli nie jesteście z Warszawy, to koniecznie wpadajcie na bizu.pl, bo tam są już wszystkie produkty online, włącznie z tą najnowszą kolekcją, która właśnie weszła do sprzedaży, czyli tą Apres Midi Winter.
do dzidziusia! Do synaczka mojego kochanego, już jest w domku, czeka na mnie. No mama, gdzie ty jesteś? Co? Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Wybrał foremki, tak? Pokazuję ci lody, jak będzie robić. Przygotowujesz się? Smaki będą. No? I co się będzie? Robimy. A co dzisiaj robimy? Pomogę ci to otworzyć. Dziękuję, to super. To sam otworzę może. Tak, może sam otwórz. To co, robimy pierniczki? Tak, miam, miam, miam. Dla Krisulka. Obiecałam Krisulkowi, że będziemy robić pierniczki. Więc właśnie... Mama, odejmiesz mi? Oj, oj. Wiesz co, myszko? Dobra, bo to, taki to jest za cienki, bo z tego już, wiesz, się nie wytnie. Muszą być troszkę grubsze, żeby cięło. Jakie? No, a jaki kształt z tego chcesz wyciąć? Zobacz, to jest za malutkie. Takie chyba ciastek się nie zmieści się, bo nogi nie ma. Z tego kawałka to się chyba tylko to wytnie. Nie? Mm-mm. Wiesz co, też nie. Musimy większy kawałek rozwałkować. Myszko, tak, super, no. Poczekaj, ja ci troszkę z tym pomogę, wiesz? Ja wiem, żeby cokolwiek z tego wyszło. Okej, dobra. No i teraz wycinaj. Ly. To nie jest ly. Ale poczekaj, nie na samym środeczku, tylko tak z boczku spróbuj, żeby coś jeszcze tutaj się zmieściło. Poczekaj, i teraz następny, dawaj. Gingerbread man. Gingerbread man, dawaj, no. Mam choinka. Poczekaj, czekaj, nie zmieścił się tu nam choinka chyba, nie? Troszkę rozłożę, myszko, większy kawałek, dobra? Chyba? No, większy kawałek rozwałkuje i będziesz mógł wtedy więcej rzeczy na raz zrobić. No i dobra, i spróbuj teraz sobie na tym cieście odbijać. Masz tutaj bliżej, myszko. Sieduszko. Którą stroną? Kochanie Tom. Mama, robię jajko. Nie rób jajka! Zrobiłam już. No co ty? Zobacz. Nie no, bączku. Mama, otworzysz? Uwaga. Proszę. Poczekaj, myszko, poczekaj. Ostrożnie teraz. Kiedy to wstaje? Wkładamy jedno. Uwaga, pod spód wkładamy drugie. Nie, źle to zrobiłam, za nisko. Szybka poprawka. Wyżej, bo mamy aż dwa poziomy ciastek. Ciak. Zamykamy. Open. I teraz, co chcesz open jeszcze? No myszko, to się robi jak się upieką ciasteczka. Upieką, Boże, co ja mówię? Słuchajcie, pierniczki są w piecu, więc ja chciałabym Wam pokazać coś, co dla mnie absolutnie łączy się ze świętami i w ogóle generuje mnóstwo takich dobrych wspomnień, bo też kojarzy mi się z dzieciństwem i tym okresem oczekiwania przed świętami. I mam tutaj na myśli kalendarze adwentowe. I oczywiście dla Krisulka kupiłam też różne kalendarze adwentowe, dla dzieci są super i ze słodyczami, i z zabawkami, ale też są takie kalendarze adwentowe, które cieszą dorosłych. I ja właśnie mam tutaj taki kalendarz adwentowy od Lumene, czyli z kosmetykami, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Oczywiście to nie jest 1 grudnia, więc już kilka pudełek mam otwartych. Natomiast, no oprócz tego, że po prostu kalendarz jest bardzo ładny, to też ma czadereską zawartość i Wam właśnie chciałam pokazać pierwsze rzeczy, które otworzyłam. Chyba w jedyneczce miałam, i to jest w ogóle super, bo te małe pojemności są idealne do torebki, na podróż, na krótki wypad, na weekend, w ogóle super, super opcja. I teraz tak, pierwsze co miałam to był preparat do czyszczenia twarzy, bardzo fajny, który jest delikatną pianką, także mycie buźki, hopsa. Potem bardzo fajny krem nawilżający na dzień przeciwzmarszczkowy. Potem były dwa produkty z witaminą C. Dalej tutaj taką malutką rzecz miałam, czyli serum nocne. Trafiło mi się już tutaj coś z kolorówki, czyli... Czas na bajkę? Co ty mówisz? Już? Ciemno jest, myszko, teraz jest ciemno o 3:00, to nie oznacza, że jest czas na bajkę. Tutaj trafiła mi się i zobaczcie, pełnowymiarowa maskara. No i tutaj bardzo fajna rzecz, właśnie z takiej linii głęboko nawilżającej, która nazywa się w Lumene Nordic Hydra.
I to jest właśnie taki olejek, który bardzo fajnie sprawdza się do właśnie takiego super nawilżenia twarzy, ale on jest dwufazowy, więc należy wstrząsnąć, dopiero wtedy jest gotowy do użycia i który przepięknie właśnie nawilża, ale pomimo tego, że jest to olejek, absolutnie nie zostawia żadnego takiego tłustego filtra po sobie. A jeszcze chciałabym coś otworzyć przy Was. Czas na siódemeczkę. Gdzie jest siódemka? Tu. Cieszę się jak dziecko. Co tu będę miała w siódemce? Krem na noc z linii Nordic Ageless, czyli to jest taka linia właśnie odmładzająca, sekrety wiecznej młodości. No i właśnie tutaj będzie krem na noc. Kolejne numerki przede mną, będę już odkrywała je sama, a Wy jeżeli macie ochotę dowiedzieć się co jeszcze z kalendarzu, to zachęcam Was do zakupienia, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Ale jeszcze chciałam Wam pokazać, że właśnie od Lumene na święta są przygotowane bardzo fajne, co? Zestawy prezentowe, czyli coś, co nam totalnie ułatwia sytuację, jeżeli szukamy prezentu dla kogoś. Zestawy prezentowe z czterech głównych linii Lumene plus prezent dla mężczyzn. I w sumie od niego zacznę, żeby Wam pokazać. Tu jest właśnie taki gifcik dla mężczyzn, który składa się z dezodorantu w kulce i płynu do kąpieli, który jest zarówno do ciała, jak i do włosów. I teraz uwaga, cztery zestawy dla kobiet. Pierwszy, bardzo piękny, różowiutki. Zobaczcie, jak to jest w ogóle ślicznie zapakowane. Zróbmy jeden unboxing. Mamy tutaj dwa produkty z linii Nordic Bloom. To jest linia taka mocno antyzmarszczkowa. I tutaj właśnie w tym zestawie macie krem na dzień oraz serum. Teraz żółty kolor to zestaw Magiczny Blask, który przede wszystkim bazuje na kwasie hialuronowym oraz witaminie C. Teraz zestaw Promienna Młodość. Tutaj w skład wchodzą dwa kremy, krem na dzień z SPF-em 30 oraz krem na noc. I to jest właśnie ten krem na noc, którego ja dziś będę używać. I ostatni zestaw to zestaw Magiczne Nawilżenie. I tutaj jest właśnie serum wodne oraz krem do twarzy intensywnie nawilżający. Także to są bardzo fajne, gotowe zestawy, włącznie z opakowaniem. I co? I teraz chyba czas, żebym poszła zobaczyć, no właśnie, bo już chyba słyszę piekarnik. Tak, sprawdzę, bo pierniczki chyba gotowe. Mamusia leci. Okej, jesteśmy, proszę Państwa, jesteśmy. Teraz muszę wziąć, kochany mój, czekaj, rękawice. A gdzie je mamy? Tutaj? Schowałaś się. Schowałam z powrotem? Widzisz, no. To jest tak, jak ja robię porządki. Najgorzej, idzie zwariować. O, jaki zapach! Zemdlałem od tych ciasteczek. Zemdlałaś? Matko jedyna, ratujcie moje dziecko. Mama, to już nie jest ciepłe. A jak jest? Idealne, świetnie. Mogę jeść? Jeść? Miałeś dekorować, a nie zjeść. No dobrze, ale malutki gryzek, bo w środku może być gorące. Yummy. Yummy, czyli nasze ciasteczka są pyszne, ale przede wszystkim też przepięknie pachną. No dobra, słuchajcie, to jest dobra zabawa, ale dobra zabawa zabierze nam jeszcze trochę czasu, więc my tutaj ogarniamy te wszystkie ciasteczka, a z Wami widzimy się w następnym X-mesowym vlogu, czyli vlogmasie. Słyszałeś kiedyś o vlogmasach? Ups. Ja też ups, nie. Cięks! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!